cocaine. I'm in love with the coke. I'm in love with the coke. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, to jest kolejny odcinek z teorii. Tak, w tym odcinku teoria. Kto jest tym, którego nie powinien zabić? Każdy, który grał w Ultimate Custom Night, musiał chociaż raz usłyszeć po jumpscare'ze tekst "ten, którego nie powinien zabić". Ten tekst wymawiają jakieś 3-4 animatroniki i to jest naprawdę rzadkie. Niedawno temu też się bawiłem troszkę w jumpscare, dawałem się sam zabijać, tak specjalnie dałem się zabić, żeby posłuchać wszystkie jakieś dialogi, nie wiem, chciałem usłyszeć jakieś rzadkie czy jakieś bardziej częstsze. No, ale to nie jest temat odcinka. Tematem jest, co to w ogóle oznacza, jaki to ma sens i o kogo w ogóle chodzi. No, tyle co pamiętam, pierwszy dialog to jest z pozdrowieniami do ognia czy coś i dla tego, którego nie powinien zabić. To mówi nasza Jakocika. Tyle co wiemy, Jakocika jest tak w miarę z ognia, więc pozdrawia ogień, ale tego, którego nie powinna zabić. Ona go szanuje, ona go pozdrawia. To jest jakaś osoba, którą Jakocika szanuje, bo jest, nie wiem, silna, potężna czy coś, i ją po prostu pozdrawia. Drugi tekst to jest: on zawsze patrzy, ten, którego nie powinien zabić. Widerecika mówi: widziałam go, ten, którego nie powinien zabić. I ostatni tekst od Papa Fredzio, który mówi: zostałem na nowo stworzony, ale nie przez ciebie, przez tego, którego nie powinien zabić. Ciekawe, czy jeden z was, czy jakaś osoba z was już się domyśla, dokąd ja dotrzę i kto może nim być, tym, którego nie powinien zabić. Kto to jest? Napiszcie, kto się domyśla, kto właśnie zgadnął, że to jest ta osoba. Oczywiście chodzi mi o Golden Freddy'ego, albo raczej Cassidy. Albo można też powiedzieć Revenge for Spirit. Dlaczego tak myślę? Bo w poprzedniej teorii mówiłem, że Golden Freddy właśnie jest Cassidy. Potwierdziliśmy to, że to jest ta sama osoba. I no, mówiłem to już w poprzedniej teorii, że jest taki easter egg, który jest taka twarz, na ciebie patrzy, całkiem creepy i no, i się ciągle patrzy i jest przy tobie i cię nie wypuści, się śmieje. Cassidy, albo raczej Golden Freddy, nie pozwala Williamowi żyć normalnie, albo żyć normalnie po życiu. No, on, albo raczej ona, bo to potwierdziliśmy, że to jest dziewczyna, ona trzyma Williama w swoim własnym piekle. I tam ona go przytrzymuje aż do końca, którego nie nadajecie. Właśnie, bo to jest nieskończony labirynt czy coś i on ciągle umiera w kółko, więc to się nigdy nie kończy. Spróbuję teraz wyjaśnić tekst od Jakociki. Okej. Okay. Jakocika, jak mówiłem, pozdrawia Golden Freddy'ego, ale dlaczego? Dlaczego go pozdrawia? Odpowiedź jest taka, że pozdrawia go, bo wreszcie ktoś postanowił się zemścić na Williamie
niektórzy, no możemy uznać, że niektóre dusze się bali go, bo no w sumie kto by się nie bał mordercy, ale Golden Freddy się sprzeciwił, nauczył po polsku, i po prostu ona go szanuje i go pozdrawia za to, że on dostaje za co, na co zasłużył. Tekst od Meng. On tu jest i zawsze patrz. Ten, którego nie powinieneś zabić. I tak, jak już mówiłem, Revengeful Spirit pojawia się niekiedy, jako bardzo rzadki easter egg, i patrzy, on zawsze tam jest, ale nie zawsze się pokazuje. I tak naprawdę patrz, niekiedy możemy go zobaczyć, ale to jest, jak mówiłem, to jest bardzo rzadkie. Widrecika mówi, widziałam go, ten, którego nie powinnaś zabić. Tego w sumie jakoś nie umiem wytłumaczyć, bo to jest logiczne, jak wszystkie animatroniki, wszystkie dusze dążą do Williama, żeby się zemścić, żeby go zabić, to przecież musieli się zobaczyć, nie? Spotkać. I to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Mówi to Papa Fredio, tak jak przedtem mówiłem. Papa Fredio, czyli jakby ktoś nie wiedział, no, Nightmare Freddy, on mówi, zostałem na nowo stworzony, ale nie przez ciebie, tylko przez tego, który nie powinieneś zabić. Dlaczego to jest takie ciekawe? Bo teraz posłuchajcie mnie uważnie. Mówi o Golden Freddy. Mówi, że Golden Freddy go stworzył ponownie. Ale jak? Przecież wziął Freddy'ego, rozpierdolił go na części i zbudował go z powrotem? Naprawdę? Nie, może nie tak. Może nie tak. Pamiętacie w NAF 4 chłopca płaczącego, który tworzył w sumie własne animatroniki, tworzył je na nowo. On widział to były normalne animatroniki. On je widział jako koszmarne. On je stworzył na nowo w swojej wyobraźni. I może o to chodzi. Może to jest takie potwierdzenie, że Golden Freddy to jest płaczące dziecko z FNAF 4. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie o tym. Ja bym w sumie chętnie zrobił o tym teorię. Kim jest płaczące dziecko z FNAF 4? Czy jest Golden Freddy? Nie wiem. Jak chcecie, zrobić o tym teorię i się dowiecie. Czego się dzisiaj dowiedzieliście? Dowiedzieliście się dzisiaj, że jak animatroniki mówią o kimś, którego nie powinien zabić, chodzi im o Golden Freddy'ego. Ponieważ jakby nie zabił Golden Freddy'ego, to by nie trafił do tego więzienia, do tego Will Hell, jak to się nazywa, do swojego własnego piekła. I by nikt się na nim nie zemścił, ale przyszedł właśnie Golden Freddy, animatroniki go szanują, że się przeciwił Williamowi i dlatego wspominają o nim. Dziękuję serdecznie za uwagę, jak wam się teoria spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję do tego. Oczywiście dzwoneczka. Dziękuję za wszystkie łapki i subskrypcje, już tak mówię, bo no, dobiliśmy 3000. Planuję jeszcze coś zrobić, ale nie w tym odcinku. W tym odcinku jeszcze nic nie powiem. No. Więc mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnych odcinkach, zobaczymy i trzymajcie się. Pa, cześć. Pa.